Witam serdecznie dzisiaj w mojej kuchni. Dzisiaj zaproponuję pyszne wegańskie naleźniczki, czyli naleźniki ze szpinakiem na zielono. Co będzie potrzebne? Oczywiście zielony szpinak, mąka, woda, jajko, trochę skórki cytrynowej ze sokiem cytrynowym, sól, pieprz, trochę ja mam akurat tutaj olej słonecznikowy, twarożek do posmarowania naleźniczka, trochę kiełków, ale od początku najpierw zajmiemy się produkcją naleźniczków. Ja to może troszeczkę tu przesunę. Włożymy najpierw sobie szpinak. Ja mam taki świeżutki baby. I jego sobie tutaj wyrzucę. Trochę zostawię na takie pesto, a la pesto, taki do posmarowania naleźniczków. Także myślę, że to starczy. No i teraz musimy trochę dodam soli, pieprzu, to już do poznania, z wodę. Wszystko zależy, ile chcemy tych naleźniczków zrobić. Ja tu wleję dwie szklanki. I na razie zmiksuję po prostu dobrze ten szpinak, żeby się nam rozmieszał, a później dodamy mąkę i jajka. Teraz dodaję jajeczka. Dwa lub trzy, zależy. O, rety. Prawie wyskoczyły. No i mąka. Szklanka, dwie. To też zależy od właśnie proporcji woda do mąki, do jajek. Około dwóch szklanek mąki. Patelnia się rozgrzewa. Na rozgrzaną patelnię dodam troszeczkę masełka. I jak się patelenka ładnie rozgrzeje, tłuszcz rozpuści, to zaczniemy smażyć. Ja tutaj już włożę sobie ten szpinaczek do takiego blenderka. Jest dobrze rozgrzana, więc wezmę i od razu naleję ciasto na patelnię. Zaraz pokażę go na patelni, tylko teraz tutaj co wrzucę jeszcze? 2-3 łyżki orzechów nerkowca, 4-5 łyżek, a 3-4 łyżki oleju. Ja w moim przypadku jest olej słonecznikowy. To trochę skórki z cytrynki wraz z sokiem z cytryny wyciśniętym. I jeszcze by można było dać czosnku, kawałeczek czosnku. Zembol, to jest zembol, nie ząbek, no ale nie wiem, czy taki jeden nie będzie za duży. Ale co tam, mamy jesienną, taką zimową pogodę, więc czosnek tutaj będzie jak najbardziej na miejscu. Ciach. Zaraz to zmiksuję. A, jeszcze bym zapomniała. Można dodać jeszcze serka. Ja tu mam takiego parmezana. To spróbuję to też rozmieszać. Tak wygląda naleźniczek zielony na patelni. Tak elegancki, po przewróceniu na drugą stronę. Dosmażam go, a w międzyczasie
Blenduję. Może jak macie jakiś mocny blenderek, to rozmiksuję wam to jeszcze lepiej, że będzie taka gładka masa. Natomiast mój no zrobił to, co zrobił. Ogólnie nie jest źle. Należniczki się bardzo ładnie pieką. Teraz co ja do nich dodaję? To można iść z dowolność. Ja na przykład użyję takiego twaroszku koziego, bo takowy zajadam. Więc sobie tak trochę go tutaj rozetrę. Tyle o ile się da. Teraz na to tejże pasty i dodam jeszcze troszeczkę kiełków. One są takie pikantne kiełki rzodkiewki. I zawinę w rolojek. I to samo robię teraz . Oczywiście to nie musi być serek kozi, może być krowi, jakikolwiek lubicie, jakikolwiek lubisz. Kiełków. Naleźniczki są cienkie, więc się bardzo szybko pieką. I naleźniczki gotowe do zajadania. Jak widać, przepis nie jest skomplikowany, a mamy bogate potrawy, bogate w żelazo i w inne witaminki. Jeszcze pokażę, jak wygląda po przekrojeniu. Proszę bardzo. Tak wygląda. No, kiełki są, oczywiście kiełki nie są obowiązkowe. Ale jest bardzo pyszny. Czuć czosnek. Ten ząbek był dosyć spory, ale wszystko w granicach normy. Niestety są pożerone na miejscu, więc ogólną liczbę, jaka mi wyszła z 2,5 szklanki mąki i z 2 szklanki wody, podam na samym końcu. A koniec jest tuż.